Mam tutaj specjalną radiową maszynę, w niej numery do wszystkich polskich gwiazd, no i zaraz połączymy ze sobą dwie osoby. Ani ja nie wiem, kto to jest, ani oni nie wiedzą, z kim będą rozmawiać. Halo, halo, słyszymy się? Kto mówi? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, kto mówi? Czy rozpoznajecie się po głosach, czy trzeba was sobie przedstawiać? Nie poznaję, słyszę, ale nie poznaję. Też nie poznaję. Ja podpowiem w takim razie, ten pierwszy anielski głos to jest Ewelina Lisowska, dzień dobry. Dzień dobry. O. A drugi, jak anioła głos, to Piotr Kupicha. Też dzień dobry. Dzień dobry, Ewelinko. Bardzo mi miło. Kochani, w naszej wakacyjnej zabawie z RMF FM chodzi o to, że teraz porozmawiacie na wylosowany przeze mnie temat. Także ja w tym momencie odpalam komputer, mamy losowanie i... Najgorsza randka. Czas start. Ewelinko, jak ja jeszcze jeździłem z rodzicami do Kalet, to jest niedaleko Koszyncina, to pamiętam, że oczywiście przemieszczaliśmy się po lesie na rowerze, podjechałem na ławkę, tam były dziewczyny. No ja się zapytałem po prostu, wiesz co, czy ty możesz się zapytać, czy ona by chciała ze mną chodzić? No bo ja tutaj przyjechałem właśnie 7 kilometrów na moim nowym Guralu i ona mnie po prostu zlała, No bardzo przykro, ale ja muszę powiedzieć, że miałam taką randkę jedną i zgodziłam się na tę randkę tylko ze względu na to, że dana osoba nagrała kiedyś mój koncert. To było jeszcze tam 12 lat temu, jak jeszcze chodziłam do liceum. I w zamian za płytę powiedział, że ja koniecznie muszę z nią pójść na spacer. No to oczywiście zgodziłam się na ten spacer, ale bez spotkałam chłopaka, w którym byłam zakochana. I musiałam się go jak najszybciej pozbyć, bo on stał na przystanku. Poławiłam go szybko, poszłam do tamtego sobie porozmawiać i tak się skończyła ta moja nieszczęsna randka. Kochani, to życzmy sobie, żeby te nasze i wasze, kochani, wakacyjne romanse były tylko udane i bez wtop, dobra? Dzięki za tę rozmowę w takim razie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Takie rzeczy tylko w RMF FM. Halo, kto mówi? To ja mam jeszcze na koniec takie małe przesłanie. Drogie gwiazdy, drodzy muzycy, bójcie się, bo nie wiecie, kto następnym razem będzie ze sobą rozmawiał.